Benefis na 100. Benefis na 100 łączy w sobie kilka ważnych dat. 40-lecie zespołu Krakosu, 10-lecie zespołu Nowocki, 40-lecie pracy artystycznej Aleksandra Nowaka oraz 10-lecie odejścia Jana Nowaka. I to jest właśnie ta blokująca dziesiątka. Dzieci nasze poszły do szkoły muzycznej pod wpływem tego, że myśmy się uczyli. Był jakiś taki, nie wiem, a może tak, a może spróbować warto. Więc nasze dzieci też były z początku ukierunkowane, potem obcując z nami poznawały muzykę jazzową i muzykę klasyczną, bo takie rzeczy chodziły w domu. Ola zastępowała mnie, kiedy ja wojażowałem po świecie z innymi grupami. Muzyka dla mnie to jest dom. Mnie się muzyka głównie kojarzy z domem. Jeśli jadę w odwiedziny do taty, to pierwsze co robimy, to chwytamy za instrumenty, często gęsto nawet w ubraniach. Bo jadąc do taty rzadko się widujemy. Myślę, co bym mu chciała powiedzieć, opowiedzieć, że robię coś nowego, albo że chcę się nauczyć na czymś nowym, albo że chcę pożyczyć jakiegoś instrumentu od niego. Muzyka dla mnie jest wszystkim. Ja czasem mówię, że sam jestem cały, jestem muzyką. Jest wszędzie. Mam mnóstwo instrumentów w domu i czasem to śmieją się ze mnie, bo nie przejdę koło żadnego, żeby go nie dotknąć, zagrać, spróbować. W ośrodku, w którym pracuję, gram, czyli używam na 18 instrumentach. Oczywiście granie to jest duża różnica, ale czasem muszę. No, jestem perkusistą z wykształcenia. Uczę na fortepianie, uczę na gitarach, uczę na skrzypcach, uczę na tej heligonce. Prowadząc orkiestrę dętą muszę pokazać na każdym instrumencie, ponieważ w Makowie nie ma szkoły muzycznej. Musimy sobie radzić. To jest fajnie, jak się można połączyć pewne dwie pasje, muzyczną i plastyczną. Jest mnóstwo na tych obrazkach obyczajowych, jest i muzyka, jest cała seria portretów słynnych postaci ze świata muzyki. W imieniu prezydenta miasta Krakowa i swoim własnym pragnę odznaczyć pana odznaką honoris gratia, która jest przyznawana dla mieszkańców Krakowa, szczególnie zasłużonych dla miasta i jego mieszkańców, a jest pan właśnie taką osobą. Jesteśmy przy kościele parafialnym parafii świętego Bartłomieja Apostoła. To jest jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce z XV wieku, 1466 rok. Kaplice boczne dobudowano, stąd bryła zewnętrzna jest typowa dla transeptu, ale to nie jest kościół budowany na transepcie. On jest budowany na trzech nawach bazyliki romańskiej. I gdybyśmy zdjęli ten barokowy strop, to mamy tutaj słupy, potem te ściany do góry, skosy belek stropowych i dekiel. Mamy pięciobok. Przekrojone, położone na płask daje nam dokładnie wymiarowo prezbiterium. Mamy tą samą figurę patrząc przed siebie, co wznosząc oczy do góry. Harmonia zostaje zachowana. Kościół zbudowany jest bez gwoździ. Mamy kołki między belkami. I to kołki nie okrągłe, bo otwór okrągły można wywiercić bez większego trudu, ale kwadratowe, czyli każdy otwór trzeba było wyciąć ręcznie dłutkiem, dopasować kołek, drugą belkę, a belka waży kilkaset kilo.
praktycznie każda rzecz jest unikatowa, bo 90% konstrukcji kościoła jest XV-wieczny. Jest jeden z najstarszych dębowych portali na świecie. To jest portal do dziś istniejącym kościele, wycięty w 1466 roku przez budowniczego Macieja Mączkę Cieśle Królewskiego. Malowidła są znacznie późniejsze. Malowidła są z XVIII wieku. W tym kościele Szwedzi podczas potopu mieli łaźnie. Tu wisiały kadzie, gdzie grzano wodę. Wilgoć, a wiadomo, że polichromia była temperą malowana, to nie była trwała farba. W związku z tym to wszystko spłynęło po ścianach. Przy rozbudowie kościoła obniżono nawę główną barokowym stropem i namalowano polichromię, która dotyczy historii i budowy klasztoru i całego życia parafii do dnia malowania. Mamy tutaj ludzi zagłębiających się w sakrum tego miejsca. W czasie oprowadzania jakiejś tam grupki turystów tutaj pani, która przysłuchiwała się, mówi, że ona nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Ja mówię, ja nie oprowadzam za pieniądze, ale czy ona może wierszyk powiedzieć? To niech pani powie ten wierszyk tak trochę z wątpliwościami. I tam w tej kruchcie ona o laseczce chodząca wyprostowała się jak struna i zaczęła recytować Mickiewicza, Norwida, Słowackiego. Cała grupka stała, a łzy nam tak płynęły po twarzy. Potem ona dygnęła i gdzieś zniknęła, a myśmy dalej stali i nie odnaleźliśmy jej.